Zrobimy sobie misję 81 o nazwie Przekątna. Przekątna dlatego, ponieważ tutaj są w tej misji takie ukośne komory. Każda komora to jest osobna zagadka logiczna. Na przykład tutaj sobie możemy wejść w lewą komorę. Moglibyśmy też wejść w prawą. Nie wiem, czy jakbyśmy weszli w prawą, to czy byśmy tę misję przeszli. Nie wiem, jak sobie badałem tę planszę, akurat jakoś odruchowo wszedłem sobie po lewo i udało mi się to bez problemu przejść, także już się będę teraz tego trzymał. Wszedłem też w lewą komorę. Zobaczcie, bez problemu sobie te kulki możemy tutaj spuścić. Te też. I będziemy mogli za chwilkę wrócić, znaczy wrócić, wejść do prawej komory przez szpulkę. Tutaj mamy spinki schowane, znaczy ogólnie otoczone tymi kulami. Trzeba te spinki jakoś wydobyć. No to akurat też nie jest trudne, ponieważ jak sobie tutaj szybko pójdziemy dołem, to zauważymy, że tę spinkę dolną możemy sobie wziąć spacją, a ta górna jest automatycznie uwolniona. Prosta sprawa. O, teraz tak, kolejna ukośna komora, tak jak wszystkie. Też nie jest jakaś skomplikowana, można jedynie z rozpędu wejść na jakąś spadającą kulę i się zniszczyć, dlatego trzeba zachować tutaj szczególną ostrożność, dostać się do tej prawej spinki. I idziemy do komory prawej, najpierw, znaczy prawej, do komory lewej oczywiście, bo z lewej komory nie ma żadnego przejścia dalej, więc od razu sobie najlepiej tę komorę załatwić, potem wrócić tam, gdzie byliśmy. Ta komora też perfidnie prosta. Ogólnie cały ten początek jest bardzo prosty. Jak na 81. misję, to może się to wydawać podejrzane, że takie wszystko tutaj się wydaje proste, ale później się już zaczynają schody. Myślę, że twórcy tej planszy, właściwie twórca planszy, bo to chyba jedna osoba projektowała te wszystkie plansze. Myślę, że też że tak to sobie zaplanował, że specjalnie dawał te trudniejsze motywy na sam koniec tej planszy, że jak się skusi gdzieś tam pod koniec, to wtedy trzeba od nowa te wszystkie łatwe motywy przechodzić. No to się może troszeczkę nużyć. Taki test psychiki to jest. Te nożyczki tutaj w kolejnym ukośnym pomieszczeniu, one sobie chodzą po krawędzi zewnętrznej, czyli nam nie zagrażają. No nie? One sobie po prostu naokoło chodzą. Tutaj trzeba uważać, żeby zbyt szybko nie wyjść przez szpulkę, żeby nie nadziać się na nożyczki. To ogólnie było proste. I teraz tutaj się zaczynają schody. Tu jest taki pierwszy problematyczny motyw logiczny. W tej ukośnej komorze nie ma w ogóle spinek. Musimy się tylko z tej komory wydostać dalej. Jedyne przejście prowadzące dalej jest tam na dole. To jest ten najeżony element, który trzeba wysadzić. Mamy tutaj żółtą dyskietkę, ta, która jest nade mną, i pomarańczową, która jest po prawej stronie. A jeśli chodzi o żółtą dyskietkę, tutaj nigdzie w pobliżu nie ma detonatora, czyli tej dyskietki raczej nie użyjemy do tego, aby cokolwiek wysadzić. Ona nie po to tutaj jest. Troszkę główkowałem nad tym motywem i sobie wymyśliłem coś takiego. Znaczy ogólnie problem tutaj jeszcze polega na tym, że nie dość, że trzeba wysadzić ten najeżony element, to tutaj powstaje na tyle wąskie przejście, że bardzo łatwo po prostu zablokować je sobie jakimiś opadającymi kulkami, no nie? Trzeba to tak wykombinować, żeby żadne kulki po wysadzeniu nie opadły na to pole tam, bo po prostu nie przejdziemy dalej. Ja sobie wymyśliłem coś takiego, chyba inaczej się nie da, można sobie zrobić w taki sposób, no nie? Jeżeli ta dyskietka pomarańczowa spadnie w to miejsce, no to bez problemu mamy przejście dalej, żadna kula nam tutaj nic nie zablokuje. Tylko teraz pytanie, jak tutaj spuścić w ten korytarz pionowy pomarańczową dyskietkę, no nie? Trzeba ją przepchnąć z tej prawej strony, ona ulega prawu grawitacji. Ona nigdzie po drodze nie może mieć żadnej dziurki prowadzącej w dół. Dopiero ta tutaj, no to musi być pierwsza z nich. Poza tym blokują ją tutaj kulki. Trzeba coś z tymi kulkami zrobić. Nie możemy tych kul spychać oczywiście tutaj, no bo sobie zablokujemy to przejście. Więc dobrze jest na przykład te kule zepchnąć sobie w jakiś taki tutaj otwór zrobiony, ale tak, aby cały czas był korytarz dla pomarańczowej dyskietki w linii prostej, no nie? O, tutaj też tak można zrobić. Teraz powstaje tutaj taka dziurka, no nie? Ta dyskietka pomarańczowa by w nią przedwcześnie spadła. I myślę, że po to jest ta żółta dyskietka, aby właśnie, o, przedłużyć ten korytarz dla dyskietki pomarańczowej. Teraz bez problemu możemy tę pomarańczową dyskietkę sobie przepchnąć. Może to można było zrobić w prostszy sposób, no nie wiem, no ja wymyśliłem coś takiego. Ale jeszcze jest tutaj problem, aby dostać się za pomarańczową dyskietkę.
na przykład poszedłbym teraz na maksa w prawo, to spadłaby na pomarańczową dyskietkę kulka. A jeśli chcę tę kulkę gdzieś przepchnąć, w lewo albo w prawo, to bym musiał jakoś od góry iść, coś w tym stylu. I ogólnie te kulki by znowu nam spadały, to coś blokowały przejście dla pomarańczowej dyskietki. Ja sobie wymyśliłem coś takiego, że można tutaj zrobić jeszcze jedną dziurkę dla jeszcze jednej kulki. Cały czas mamy drogę taką. I teraz już bez problemu można sobie z tego miejsca do tej pomarańczowej dyskietki iść, przepchnąć ją i zrzucić w dół, no nie? O, to był taki pierwszy skomplikowany motyw logiczny. Tutaj już jest drugi. Drugi, no tutaj ciężko było przewidzieć, jak te spinki i kulki będą wylatywać po wysadzeniu tych najeżonych elementów. No i w ogóle nie mamy w tej chwili żadnego ładunku wybuchowego, żeby to w ogóle wysadzić, no nie? Ale jak pójdziemy w dół, to widzimy, że tam jest schowana czerwona dyskietka. Musimy wysadzić jakiś najeżony element, albo dwa. No bo jak na przykład tu byśmy umieścili czerwoną dyskietkę, no to dwa się wysadzą. I teraz zaczną wypadać i kulki, i spinki. Trzeba uważać, żeby kulki nie przycisnęły nam spinek. Zwłaszcza, że te ukośne pomieszczenia mają taką tendencję do zwężania się na dole, no nie? Czyli bardzo łatwo coś tam na dół może wpaść i zostać przyciśnięte przez kulki. Taki rodzaj lejka się jakby tworzy. No co sobie możemy na pewno przepchnąć, żeby tu sobie robić drogę do tej czerwonej dyskietki? Jakoś się tam do niej dostać, żeby sobie jej nie przycisnąć, zobaczcie. To też już można przepchnąć. O, mamy czerwoną dyskietkę. Stworzył się właśnie taki lejek. Jakby to gdzieś spinka wpadła, została przycięta przez kulę, no straciliśmy tę spinkę. No, jak sobie badałem te plansze, za pierwszym razem mi się nie udało tych spinek wszystkich wyzbierać. Za drugim razem chyba też nie. Dopiero za trzecim razem, bo to bardziej trzeba metodą prób i błędów to robić, bo po prostu za bardzo nie idzie przewidzieć, jak te kulki, spinki będą tutaj wypadać, się układać, coś takiego. Ja sobie chyba, tak, opuściłem te wszystkie kule, tak, że one pospadały tutaj, tak jak są teraz. I tu sobie wysadziłem to miejsce. Na początku próbowałem te spinki zbierać spacją, no, tak jak one tutaj spadają, ale coś kiepsko mi to ogólnie wychodziło. Zawsze gdzieś tam się zablokowałem tak, że nie mogłem później wyjść. Tutaj te kulki były poustawiane, coś, nie mogłem po prostu iść dalej. Ale jak zrobiłem tak jak teraz, to już sobie bez problemu to zbierałem, zobaczcie. Można się odsunąć, pozbierać. O! I zobaczcie, że teraz po tych spinkach możemy sobie iść w górę. Tylko tu jest jeszcze taka pułapka. Znaczy sam ją sobie stworzyłem, no nie? Tą moją metodą. Mamy trzy spinki nade mną i później jedna spinka odchodzi w prawo. Musimy szybko tę spinkę złapać spacją. Uwaga! Cyk! Mamy ją. O! I teraz już powinno być łatwo. Można sobie iść w prawo, tu coś opadnie. Można sobie iść znowu w prawo. I teraz jak ja to robiłem? Bo teraz ogólnie jest problem z tą spinką na dole tam. Jak ją wydobyć? To jakieś kule są u góry, mogą nas przycisnąć, zniszczyć coś. Sobie to zrobiłem chyba tak. I te kulki tak sprytnie zacząłem sobie odsuwać. Na przykład tu wszedłem pod te kulki, jedną odsunąłem. Potem drugą odsunąłem. A tę trzecią odsunąłem sobie w prawo, żeby się nie zsunęła. O, i teraz bez problemu zdobyliśmy ostatnią spinkę. Tak. Teraz tutaj. To bez problemu bierzemy. Tu możemy wejść. Teraz tak, zobaczcie. Tu jest taka pułapka. Moglibyśmy tę pomarańczową dyskietkę sobie gdzieś tam opuścić, ona by wybuchła. Wejść sobie przez tę szpulkę, tę górną potem. I potem byśmy mieli problem, gdybyśmy chcieli wejść przez tę szpulkę, ponieważ za tą szpulką jest zielony element. A jak za szpulką jest zielony element, to nie można przez tę szpulkę przejść. Trzeba się jakoś tego zielonego elementu pozbyć. I można to zrobić tak, że w to miejsce właśnie spuścimy pomarańczową dyskietkę. Wytworzy się reakcja łańcuchowa z tymi trzema dyskietkami poniżej, które w efekcie zniszczą to zielone pole za szpulką. Zobaczcie. Reakcja łańcuchowa, zielone pole zniszczone i w tym momencie możemy przez tę szpulkę przejść. Tutaj kolejne ukośne pomieszczenie. Trzeba uważać, żeby sobie tych spinek nie przycisnąć kulkami tam na dole. Najlepiej to zacząć właśnie tutaj zbierać wszystko od dołu. Zwłaszcza, że jest tam też szpulka, którą musimy na samym końcu wyjść. Te kulki najlepiej sobie jakoś przesunąć. Tę tu. One się nie zsuną.
I teraz po tych spinkach możemy sobie iść w górę. O, wszystko jest ok. No to akurat bardzo trudne nie było. Tutaj jest ciekawy motyw. Wchodzą sobie dwa elektrony, ja je nazywam gwiazdkami. Tu sobie chodzą jeden, tam gdzieś drugi. Tylko problem polega na tym, żeby je zniszczyć nie przy krawędzi tej metalowej. Jak się zniszczy je przy krawędzi, to one wytworzą mniej spinek wtedy, a my potrzebujemy dużo spinek, no nie? Odepchnę sobie je. O, one się teraz wrócą. Jak one się wrócą... zaraz, zaraz, jak ja to kombinowałem? One tu idą. Mogę jeszcze raz je odepchnąć. I teraz te, które idą tutaj gwiazdki, to one chyba idą po krawędzi tej już wewnętrznej. Tak, i teraz mamy 9 spinek. Zobaczcie. Jest ok. I teraz te gwiazdki też idą chyba po wewnętrznej, czyli też chyba wytworzymy 9. Uwaga, spróbujemy. Tak, jest 9. Dobra. Właśnie trzeba było trochę odepchnąć, bo jak one szły w drugą stronę, to one się trzymały o tej krawędzi, jak ja teraz idę. Czyli mogliśmy je zniszczyć tylko przy metalowym elemencie i byśmy stracili jakąś spinkę wtedy. Jak je przekierowaliśmy, one się wtedy odsuwały od tego metalowego elementu, zaczęły iść po zielonych tych krawędziach, no nie? Dobra, wyzbieramy sobie tutaj jeszcze wszystkie spinki. Chyba więcej tutaj nie ma. I teraz tutaj, zobaczcie, chodzą sobie nożyczki. Musimy wykorzystać też pulkę, aby te nożyczki wyrolować, ominąć. W momencie, jak one będą wracały tutaj, patrzcie. One wracają, cyk, przechodzimy, jesteśmy tutaj. To już jest chyba ostatnia komora. Trzeba bardzo uważać, żeby się tutaj w coś nie wpakować. 18 spinek do zdobycia. Najlepiej takie motywy robić od dołu. Te kulki, zobaczcie, spadają. W efekcie mamy coraz więcej miejsca. O, patrzcie, patrzcie. Zawsze od dołu, zbierać spinki od dołu, spuszczać jak najwięcej kulek w dół. Zobaczcie, mamy coraz więcej miejsca tutaj. Coraz łatwiej nam się to wszystko zbiera. Jeżeli widzimy, że kulki mogą spadać, to je zrzucamy na dół. Właśnie takie motywy, gdzie jest dużo spinek i dużo kulek, najlepiej robić w taki sposób. Zrzucać warstwami te kulki, mamy coraz więcej przestrzeni. O, zbierać spinki gdzie się da i zrzucać kulki. Zbierać spinki gdzie się da i zrzucać kulki jakieś zbędne, zobaczcie. I to wtedy sprytnie się to właśnie tak wykonuje. O, i zrzucamy. Oj, została tylko jedna spinka do zdobycia. A, czyli nie trzeba było wszystkich spinek zbierać, zobaczcie. Biorę ostatnią i już mogę iść w exit. Jeszcze 4 spinki mogę wziąć. Jedna, druga, trzecia, 4 nadmiarowe spinki się udało wziąć. I exit.